Kochani, chciałbym się z wami podzielić się doświadczeniem Maryi, ale jest to również doświadczenie adwentowe, a może doświadczenie końcu czasów. Adwent jest tym czasem, kiedy oczekujemy przyjścia Pana. Święty Jakub dzisiaj mówi wyraźnie: trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Bądźcie cierpliwi. Czy my, wiecie, to jest taki fenomen. Czy ktoś z was czuje niecierpliwość, bo oczekuje w końcu przyjścia Pana i nie chodzi mi o Boże Narodzenie? Czy ktoś czuje niecierpliwość, że Bóg jeszcze nie przyszedł, czyli nie nadszedł koniec świata? Nie nadeszła paruzja, że Pan jeszcze nie przyszedł? Czy ktoś jest niecierpliwy z was? W pierwszym wieku chrześcijaństwa, kiedy święty Paweł pisał swoje listy, czy chociażby tak jak tutaj święty Jakub, oni naprawdę oczekiwali przyjścia Pana, że Pan będzie zaraz. Święty Piotr mówi wyraźnie, nie? Dlaczego Pan nie przychodzi? Czemu Pan nie przychodzi? A oni wszyscy czekali. Zobaczcie, my dzisiaj tak naprawdę, myślę, że mało kto by stwierdził, no chciałbym, żeby Pan przyszedł za mego życia. Bo wiemy, że musi się wydarzyć wiele jeszcze, że tak powiem, trudnych rzeczy, czyli cała apokalipsa, aby Pan mógł przyjść. A tego już nie chcemy. No więc to jest też taki papierek lakmusowy w perspektywie naszej wiary. Na ile nam zależy bardziej na Bogu, a na ile mi zależy na przykład bardziej na mojej pracy, nie wiem, rodzinie, czymkolwiek. Mówię to też w takiej perspektywie, bo w Niepokalanowie, kiedy zaczęliśmy robić tak zwane wielkie zawierzenia, zaczęły dziać się niesamowite cuda. Ludzie dają świadectwa cudów, uzdrowień, które tam Bóg działa poprzez akt zawierzenia się Maryi. To ma coś wspólnego z tym końcem czasu. Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił o czasach ostatecznych, kiedy będzie pokolenie dzieci Maryi. Będą dziać się cuda, znaki, niesamowite działanie Boże, ale wśród tych, którzy właśnie będą dziećmi Maryi, zawierzą się niepokalanej. I to doświadczenie jest. Dzisiaj coraz mocniej to widzimy. Chciałbym, abyście się jej oddawali. Niezależnie od tego, czy wierzysz w to, że Pan przyjdzie zaraz, czy że ten świat będzie trwał miliony lat. Bóg dał nam Maryję. Jest jakimś niesamowitym stworzeniem, które ma pomóc mi i tobie rzeczywiście doświadczyć Boga. Bo jest wyjątkowa. To nie jest tylko dodatek do naszej pobożności. Co czytasz w Biblii? Zdrowość Maryjo, łaski pełna, tak mówimy, tak? Czyli bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski, mówi Archanioł Gabriel do niej. Święty Maksymilian mówi o tym, że skoro jesteś pełna łaski, to znaczy, że wszystkie łaski od Boga, Jezusa, są w tobie. Jesteś przepełniona łaską. Kecharitomene, tak dosłownie to jest tam brzmi. Przepełniona łaską. Te wszystkie łaski dla ludzi, dla świata są w tobie, dlatego nazywają wszechpośredniczką łask. Bazylika w Niepokalanowie jest pod takim wezwaniem, wszechpośredniczki łask. Inny taki fragment, który pokazuje właśnie ewidentnie jej niesamowitość, jest w Kanie Galilejskiej: zabrakło wina. Maria prosi Jezusa o cud. Jezus mówi: nie nadeszła moja godzina. Czyli cudu nie mogę uczynić. Nie nadeszła moja godzina. A potem cud czyni. Bo ona tego chciała. Czyli ona musiała u Boga Ojca zmienić plany zbawcze, przyspieszyć objawienie się Mesjasza. On się nie miał objawić wtedy, bo nie nadeszła jego godzina. Kim musi być kobieta, która zmieniła Ewangelię? Tej Ewangelii nie powinno być. Myślicie, że on nie jest w stanie dzisiaj jakoś, nie wiem, oddziaływać na nasze życie? Objawienia Fatimie 100 lat temu. Dzieci mówią: widziałyśmy anioła z mieczem w ręku, z którego szedł ogień, aby zniszczyć ziemię. Pojawiła się Maryja. Z jej rąk płynęły promienie, które zatrzymały ten ogień. Wtedy anioł trzykrotnie powiedział: pokuta, pokuta, pokuta. Jeżeli świat się nie nawróci, kara przyjdzie. Maryja zatrzymała apokalipsę. List świętego Piotra: jak na początku Bóg zniszczył świat przez wodę, tak na końcu zniszczy go przez ogień. Młodzi, których jest tu sporo, poczytajcie sobie wizję ojca Pio, trzech dni ciemności. Kara Sodomy i Gomory. Zginą miliardy. I ona to zatrzymała. Nie wierzysz? Kilkadziesiąt lat później ostatnia z widzących siostra Łucja mówi: Maryja powiedziała mi, że ma wybuchnąć trzecia wojna światowa. Bo świat nie uwierzył w jej objawienia. Nie ma pierwszych sobot miesiąca. Tylko trzy państwa to przyjęły. W tym Polska. Zachęcam. Módlcie się pierwsze soboty miesiąca. Tak jak prosiła Maryja Fatimie. Papież w 60 roku nie zawierzył świata Niepokalanemu Sercu Maryi, jak prosiła Maryja,
Więc wszystko wskazywało na to, że dojdzie do konfliktu. W końcu Jan Paweł II w 1984 roku w marcu zawierzył świat niepokalanemu sercu Maryi. Rok później miała wybuchnąć wojna. Dwa miesiące później, po zawierzeniu, wybucha skład broni w Rosji. Dokładnie 13 maja, czyli w dzień pierwszych objawień w Fatimie. Wybucha skład broni w Rosji, zostaje zniszczone połowę rakiet, które miały służyć III wojnie światowej. Po raz kolejny Maryja uratowała świat przed zagładą. Bóg ingeruje w historię świata, jeżeli my jako ludzie mu na to pozwalamy. I w drugą stronę, Bóg jest dżentelmenem. Jeśli nie chcemy, Bóg pozwoli nam nawet, że tak powiem, pozabijać się, bo daje nam wolną wolę. Bóg daje nam Maryję, aby ona, jako niewiasta Apokalipsy, poczytajcie 12 rozdział, ujrzałem niewiastę na niebie, ujrzałem znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec gwiazd 12. Maryja. W połowie Apokalipsy, w różnych wizjach mistyków, chociażby świętego Jana Bosko, zawsze ona gdzieś jest tam w perspektywie czasów ostatecznych. Bóg daje nam ją. Ona dzisiaj, kiedy się objawia, ewidentnie mówi wyraźnie, nawracajmy się, bo mój syn jest we drzwiach. Już nie ma czasu. Mój syn jest we drzwiach. Ale my nie musimy tego przyjmować. Mamy wolną wolę. Tylko, że ona nas tak kocha, że naprawdę prosi nas o to, abyśmy się jej zawierzali. Chce, abyście się jej zawierzyli. Jej całe swoje rodziny, swoje życie. Bardzo często starsi płaczą, bo nie wiedzą, jak zmienić rodzinę, dzieci, wnuki, odeszły od Boga, pogubiły się. Zabierz swoją rodzinę Maryi. Dam wam takie dwa przykłady. Pewien kapłan Dominik Mielewski, będąc w Medjugorje, poszedł do umierającego chłopca, tak z nim rozmawiał, spytał go, czy nie chciałby zawierzyć swojego życia Maryi. Zgodził się. Poprowadził go aktem zawierzenia, potem spytał rodziców, na co umiera. Powiedzieli, że nie ma trombocytów w organizmie. Pomodlił się nad nim, chłopak został uzdrowiony. Parę dni później mówi, widziałem go grającego w piłkę. Tutaj kiedyś w Warszawie przyszła do niego kobieta z nowotworem gardła, na razie wychodziła już jej na szyję, zaczynała tracić głos. Mówi do niej, zabierz swój głos Maryi. Nie rozumie maryjności. Wytłumaczył jej, oddała swoje życie Maryi. Potem położył rękę na ten nowotwór, pomodlił się, na jego oczach została uzdrowiona. Te dwoje ludzi przed chwilą oddało swoje życie Maryi, Bóg ich uzdrowił. Zobaczcie, ile jest cudów chociażby w Częstochowie, jak przyjeżdżamy. Tyle wod wdzięczności na Bazylice. To jest właśnie za cuda, jako wynagrodzenie, dziękczynienie Bogu za to, co otrzymałem, za jakieś tam uzdrowienie. Przecież przed wojną do Niepokalanowa wpłynęło 100 tysięcy takich świadectw. Przez 5 lat, jeszcze jak żył Maksymilian, wpłynęło 100 tysięcy świadectw różnych właśnie łask, cudów. Skąd? Jak pisze tam w archiwach, za cudowny medalik, wodę z Lourdes, akt zawierzenia i cuda się działy. Czyli wszystko, co jest związane z Maryją. Święty Maksymilian mówi, Jezus i Maryja są w niebie. Myślisz, że Syn, który dał ci przykazanie, czci ojca swojego i matkę swoją, nie kocha swojej matki? Oczywiście, że kocha. To jakiej prośby nie wysłucha ten, który kocha i czci swoją matkę? Patrzcie na to w ten sposób. Jasne, Maryja nie jest Bogiem. Ale Syn, który kocha matkę, i to w sposób doskonały. Ale na pewno jest kimś wyjątkowym. Kiedyś jeden ze świętych mówi, gdybym nie wiedział, kim jest Maryja, tego, czego uczy mi Kościół, to kiedy ją zobaczyłem, myślałbym, że to jest bogini. Jest tak piękna. A kocha nas, jak sama mówi, gdybyś wiedział, jak bardzo się kocham, płakałbyś z radości. Więc chciałbym, abyście się jej oddali, zawierzyli. W 1830 roku objawiła się świętej Katarzynie Labouret. Pokazała jej medalik. Powiedziała, że każdy, kto z wiarą będzie go nosił na szyi i otrzyma łaski, które ona wyprasza. Zaczęto robić te medaliki. Zaczęły dziać się cuda do tego stopnia, że nazwano go cudownym. Święty Maksymilian, widząc te łaski, cuda, mówi do braci, dawajcie go szczególnie młodzieży i dzieciom, bo to chroni przeciwko złemu duchowi. Dawajcie też tym, którzy nie wierzą. A jak nie chcą przyjąć, niektórzy znaleźli sposób, zaszywają je w ubranie i modlą się. I mówi Maksymilian, zobaczycie, wcześniej czy później Niepokalana objawi swoją moc. Jest taka wizja mistyczna u świętej Faustyny w Dzienniczku i Jowandy Boniszewskiej, ukrytej stygmatyczki, sługi Bożej, śmierci Józefa Piłsudskiego. Mówi, widziałam go stojącego smutnego przed tronem Bożym. Pojawia się Maryja. Prosiła Jezusa, Synu,
Za życie jego matka zaszyła mu w klapę munduru medalik, ten cudowny medalik właśnie. Zawierzyła mi go, czyli mówimy o akcie zawierzenia. Matka zawierzyła swego syna Maryi i modliła się za niego całe życie. Proszę cię, daj mi go. I Jezus go dał, czyli zbawiony. Kiedyś taki młody człowiek dał nam świadectwo, szedłem z kumplami dużym miastem, mówi wokół domu publiczne, zachęcali ich do wejścia, oni zaczęli wchodzić, ten jeszcze stał na zewnątrz. Człowiek, który stał w drzwiach, podszedł do niego i mówi, widzisz, że ma medalik. Co to jest? No to jest cudowny medalik. No to ty nie wejdziesz. Twoi kumple mogą wejść, ale ty nie wejdziesz. Tamten zaś miał na szyi pentagram, czyli znak satanistyczny. Jak w księdze Rodzaju stawiam nieprzyjaźń między niewiastą i potomstwo i węże jego potomstwo, dzieci Maryi i dzieci złego ducha. To jest realna walka duchowa, kochani. Kapłani, którzy mają okazję być czasami na egzorcyzmach czy na modlitwie uwolnienie, wiedzą, jak szatan boi się Maryi. Dlatego jest taka nagonka na maryjność, bo demon najbardziej jej nienawidzi. Bo z Bogiem przegrał i on o tym wie. Ale pytanie, czemu boi się Maryi, odpowiada. Ona jest najbardziej pokorna, jestem najbardziej pyszny. Ona jest najbardziej czysta, jestem najbardziej splugawiony. Jest jedynym stworzeniem, które nie zostało dotknięte zmazą grzechu pierworodnego. Dlatego jako jedyne stworzenie całkowicie może mnie zniszczyć. Maryja. Dlatego jej tak nienawidzi. Po mszy świętej, jeżeli ktoś będzie chciał, przy wyjściach stoją rycerze niepokalane, oni mają akty zawierzenia i cudowne medaliki, które są poświęcone. Te rzeczy można wziąć za ofiarę, które jest wsparciem na nasze dzieło w Niepokalanowie. Medaliki dla siebie, dla rodziny może warto to komuś zaszyć. Tylko to nie jest amulet czy talizman. Módl się za tego człowieka, umadlaj go, walcz o niego duchowo. To samo akt zawierzenia. Warto to wziąć i rzeczywiście przeczytać to z serca, pomodlić się tym. Maryja kiedy się objawia, mówi, módl się sercem, nie klep, módl się sercem. Czyli odmów to całym sobą, żeby to rzeczywiście miało prawdziwą moc zmiany twojego życia, twojej rodziny. Zachęcam do rekolekcji. Kolejne nasze 3 dni będą w duchu zagrożeń duchowych, czym się specjalizuję, czyli zniewolenia, dręczenia demoniczne, skąd się to bierze, jak się tego też uchować, jak pomóc innym. Na takie rzeczy będę zwracał uwagę. Więc poniedziałek, wtorek, środa, wieczorami, jeżeli ktoś może, przyjdźcie, abyśmy dalej poznawali pewne tajemnice życia duchowego. Niech w tych rekolekcjach i całym waszym życiu wspiera was Niepokalana. Amen.